Cześć, dzień dobry, to Łukasz fotografuje. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o podziękowaniach dla rodziców w dniu ślubu, a przede wszystkim o tym, gdzie i kiedy takowe zorganizować. A więc zaczynajmy. Gdy tylko pomyślę o podziękowaniach dla rodziców, albo DJ lub zespół powiedząc coś w stylu: a teraz młodzi Państwo chcieliby podziękować bardzo wyjątkowym osobom w ich życiu, to pierwsze skojarzenie, pierwsza myśl, która przewija mi się w głowie, to melodia Urszuli Sipińskiej Cudownych rodziców mam, przyjaciółmi moimi są. Można powiedzieć, że podziękowania dla rodziców w dniu ślubów stały się pewnego rodzaju tradycją na polskich weselach i praktycznie nie ma wesela, które odbyłoby się bez tego uroczystego, podniosłego momentu. Niemniej jednak w ciągu ostatnich 10-20 lat te podziękowania dla rodziców troszeczkę się zmieniły. Co innego jest teraz, co innego było 5, 10, 15 czy 20 lat temu. Młode pary prześcigają się w pomysłach na to, w jaki sposób zorganizować podziękowania, aby zaskoczyć gości oraz samych rodziców. Warto, abyśmy sobie na początku powiedzieli o pewnego rodzaju typach podziękowań dla rodziców. Ja tak na szybko w głowie ułożyłem sobie trzy typy. Pierwszy typ są to huczne podziękowania, drugi typ są to kameralne, a trzeci typ to jest kompletny brak podziękowań dla rodziców w dniu ślubu. Pierwszy typ, czyli te huczne przygotowania, wyglądają w sposób następujący. Wodzirej na weselu przez mikrofon mówi: drodzy Państwo, a teraz zapraszamy bardzo ważne osoby dla naszej pary młodej, aby wystąpiły na środek sali. Zapraszamy ich rodziców. Wtedy są owacje, przychodzą młodzi, przychodzą rodzice i przy wszystkich gościach na środku sali weselnej odbywają się podziękowania dla rodziców. Wręczane są różnego rodzaju prezenty. Drugi typ podziękowań ślubnych są to tak zwane podziękowania kameralne, a więc para młoda nie robi wielkiej fety na środku parkietu, a zaprasza rodziców na przykład do ogrodu i tam wręczają im upominki oraz dziękują za trud, który włożyli w ich wychowanie, w pomoc przy organizacji tego wesela itd., itd. Te kameralne podziękowania mogą się odbyć zarówno w trakcie trwania wesela, natomiast bardzo często zdarza mi się, że zaraz po błogosławieństwie w domu panny młodej, młodzi decydują się, aby w tym kameralnym gronie podziękować rodzicom przy najbliższych członkach swojej rodziny, aby nie organizować tego później w trakcie trwania wesela. Trzeci typ podziękowań to kompletny brak podziękowań. Co prawda zdarza się to bardzo, bardzo rzadko, ale jednak więc postanowiłem również i o tym powiedzieć. Czyli młodzi nie poczuwają się do tego, aby dziękować w jakikolwiek sposób swoim rodzicom. Można, to jak woli. Omówiliśmy sobie trzy typy podziękowań, więc to tak naprawdę od Was jako od pary młodej zależy to, który typ wybierzecie, w którym czujecie się najlepiej. Jeżeli jesteście śmiali, otwarci, śmiało wybierajcie typ numer 1, czyli takie huczne podziękowania przy wszystkich gościach. Jeżeli natomiast wolicie te chwile spędzić na osobności z rodzicami, boicie się pokazywać swoje wzruszenie albo jesteście nieśmiali, najlepszym sposobem będzie wybranie tego typu drugiego, czyli podziękowanie rodzicom, czy to w domu po błogosławieństwie, czy zabranie ich na przykład na ogród albo w ustronne miejsce sali weselnej. To zależy, tak jak mówię, tylko i wyłącznie od Was. Natomiast teraz bardzo ważna kwestia tego, w jaki sposób podziękować tym rodzicom. Moim zdaniem warto pomyśleć o tym, aby sprawiając jakiś prezent rodzicom, brać pod uwagę, aby został on na długo w ich pamięci, czyli oprócz kwiatów i alkoholu, na przykład duże wydruki fotografii sesji narzeczeńskiej na płótnie, które to rodzice mogą sobie zawiesić na ścianie. Można na przykład podarować rodzicom fajny voucher do jakiegoś spa na kilka dni. Można im zafundować jakiś wyjazd zagraniczny. Tak naprawdę wszystko zależy od Was i od Waszej inwencji twórczej. Pamiętajcie jednak o tym, że cokolwiek dacie rodzicom w momencie podziękowań ślubnych, będzie to dla nich naprawdę dużym wzruszeniem, dużym wyróżnieniem, że pamiętaliście w dniu ślubu o nich. To już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi wiecie co nieco więcej na temat podziękowań dla rodziców, tego gdzie i w jaki sposób je zorganizować. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, tam na bieżąco praktycznie codziennie bierzemy jakieś nowe, fajne zdjęcia. A tutaj na YouTubie zachęcam Was do zasubskrybowania, dania łapkę w górę, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzach, na pewno na wszystkie odpowiem. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.